Kamera akcja. Kamera akcja, Adrian Bartosiński, Pogalika, SW94. Podobno w ogóle wyszedłeś z dość poważną kontuzją na tej walki, może o tym na początku. Niepoważną. No, kontuzja jak kontuzja, no złamałem nos tam 6 tygodni przed, ale tyle. No. Po prostu jakby nie ma co się żalić, tylko wiedziałem, czego nie mogę robić, na co muszę uważać. No, przede wszystkim unikać trochę tych ciosów w stójce, bo myślę, że jakbym dostał porządnego jaba, to bym się rozbryznął. Już i tak czuję, że mam złamany z powrotem, bo w parterze gdzieś dostałem, ale, no, ale tak czasami jest. Trzeba wychodzić z kontuzjami. Na tym polega MMA. Rzadko by się zdarzało wychodzić bez kontuzji. Jak wyglądało to ze twojej strony kondycyjnie? Bo wydawało się, że w tej trzeciej rundzie Igor zaczyna odzyskiwać, jakby przeważać w tej walce. Wiesz co, w drugiej czułem, że Igor jakby, czułem, że jakby tą kontrolą, tym zabieraniem nóg takim Khabibem zabrałem mu trochę siły i w tej trzeciej, wiesz co, sprowadził mnie, czułem, że pracuje i czułem też, że już, że bez sensu, żebym na siłę wstawał. Mówię, dobra, dwie pierwsze rundy wygrałem, to nawet jak przegram, mówię, nic się nie dzieje, ale mówię, pod koniec spróbuję sobie zaatakować nogę, bo jak usłyszałem 40 sekund do końca, to mówię tak, po co mam wstawać do góry? Jak wstanę do góry, to i tak nie wygram tej rundy, bo byłem z dołu, tak? Więc mówię, jedyne co, to spróbuję sobie poddanie, mówię, zaatakuję tą nogę, może się uda. No i tak, kurde, rozluźnił się chyba te 30 sekund do końca, nie spodziewał się i się udało. To była ta słynna balaszka od Zybiego? Balacha, to jest chyba, nie wiem, kto mi tej balachy nauczył. No może Zibi, może Kamil i te balachy ja bardzo lubię łapać, naprawdę, no, wchodzą mi te balachy, a nawet nie chodzi na walkach, ale na treningach dużo tego łapę. Ale bo jakbym nawet nie szedł po balachę, to bym kombinował skręta, ale jak wizualizowałem sobie poddanie, to pierwsze miałem Nibar, no. A drugą chyba gilotyn, nie, darca, drugie co bym chciał próbować to darca. Czarny pas na twoich biodrach zawisł. Tak, udało się, w końcu, czekałem na to, miałem dostać w grudniu, ale nie poddaję. Wiedziałeś, że gdy wygrasz przez poddanie dzisiaj, to będzie ta niespodzianka, nagroda? No wiedziałem, bo wiedziałem, że w grudniu miałem dostać, a nie poddałem, więc tak miałem, kurde, mówię, muszę poddać. Co dalej, Adrian, teraz? Odpoczywam, muszę zrobić nos, no wiem, złamany, muszę tą przegrodę zrobić, to ogarnąć, więc chwila przerwy, jakieś wakacje i myślę, że fajnie byłoby wrócić w listopadzie na galę z KSW 100. Ty wiesz, że to jest najczęściej powtarzana fraza dzisiaj tutaj na tej ściance, że każdy chciałby zawalczyć na gali KSW 100. A mogą mnie teraz nie wziąć, bo walczę nudno. No wyobraź sobie, że Arek Wrzosek sam wywołał swojego przeciwnika, czyli Szymona Bajora, a czy mistrz Adrian Bartosiński też chciałby kogoś wywołać, czy jednak czekasz sam na kolejnych pretendentów? No myślę, że Andrzej jest kolejnym pretendentem, ale zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Tyle. Ja wiem, że... No proszę. Śmiało mów. Ja wiem, że zwycięstwo jest dla ciebie zawsze celem nadrzędnym, co po raz kolejny pokazałeś, ale czy chciałeś w pewien sposób za wszelką cenę zmienić oblicze tej walki, żeby nie wyglądała ona jak z Parnasem i chciałeś zrobić to wszystko efektownie? No wiesz co, no starałem się sprowadzać, zamęczyć i unikać jak najwięcej stójki, no bo wiedziałem, jaką mam kontuzję, więc wiedziałem, czego nie mogę robić. No, wiedziałem, że Igor bije dobrze proste, więc po co miałem pchać się w jego proste, jak po jednym jabie wiem, że ten nos by mi się rozbryznął, bo musnął mnie w parterze, jakby on leżał na plecach i już czułem, że mi nos spierdolił, więc no, po jabie nie byłoby wesoło. Myślę, że chodziłbym z nosem wbitym do środka i na pewno ciężej by się oddychało, więc wiedziałem, że nie mogę tego robić na pewno. I też był plan, żeby za wszelką cenę powybierać mu nogi, powykluczać i zamęczyć gdzieś, nie? Wiedziałem, że na 5 lat nie będzie przygotowany jakby aż na tyle kondycyjnie. Co prawda i tak źle wcześniej nie wyglądał, bo jeszcze mnie zaskoczył, ale no mówię, no... To, że ja leżę na plecach, nie znaczy, że nie jestem w walce. To jest MMA i mówię, naprawdę dużo robię z pleców i z tych pleców czuję się bardzo dobrze i pokazuję to po obaleniach i po knockdownach, także... Jestem przykrowym zawodnikiem MMA, także jak jestem na plecach, też umiem coś zrobić. Adrian, a jak ciężko ułożyć swoje myśli w pojedynku, aby czuć się pewnie, wiedząc, że musisz unikać pewnych rzeczy, bo masz taką kontuzję po prostu? Wiesz co, no ciążyło mi trochę, miałem taką schizę, mówię, kurde, żeby ten nos, jeszcze ten przeciwnik się zmienił, to taki ten ostatni tydzień, mówię, do dupy trochę, bo mówię, wiedziałem, że Igor bije dużo prostych, a na przykład Andrzej bije dużo sierpów, więc ten nos łatwiej było trochę chronić, bo te sierpy gdzieś jeszcze bym przyjmował albo unikała, jaby są cięższe do obrony czasami, gdzieś nawet jak są lekkie, więc mówię, kurde, no mówię, będzie ciężko z tym nosem, więc mówię, muszę za wszelką cenę gdzieś wymęczyć tymi obaleniami i parterowo. No i no, tak też się udało to zrobić, no mówię. No, nie chciałem odwoływać tej walki, bo no, bardzo chciałem zawalczyć i tyle, no. Rozmowy odnośnie walki na KSW 100?
No nie były. Na razie nawet się nie zastanawiam. Cieszę się z wygranej. No muszę się podlecieć przede wszystkim z tym nosem, bo mam tak krzywą przegrodę, że nie mogę oddychać i chciałbym to zrobić, żebym porządnie mógł oddychać w końcu. Adrian, a może jest coś, co ty byś chciał tak od siebie, od serca przekazać fanom, kibicom? To jest ten czas, to jest ta chwila. Dziękuję bardzo wszystkim za wsparcie. Żałuję, że nie mogłem być efektywny w stójce, ale no takie walki są i tyle. No, mam też styl grapplera zawaśnika, wcześniej nokautowałem, no teraz już jestem tylko parterowcem i zawaśnikiem. Z czarnym pasem, także już nie, teraz będę tylko wciągał do gardy. No jak to mówił trener Tyszka, generalnie siła i skrętówki. Działa. Co, dzięki bardzo, w takim razie zdrówka, szybkie rekonwalescencje i co, czekamy na jakieś informacje, kiedy będziemy mogli zobaczyć Ciebie ponownie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam cały gorąco.